Galerii ASP wystawa, na której możemy zobaczyć, co takiego pojawiło się na konkursie Strzemińskiego Projekt. Jakie projekty właśnie zaprezentowali studenci, studentki? Co ciekawego stworzyli? W jaki sposób myślą, patrzą, jak chcą to przedstawiać? I te prace tutaj bardzo różne, bo projektowanie to jest bardzo szeroka dziedzina, ale warto pochylić się nawet nad najmniejszym dziełem, które tutaj się na wystawie znajduje, bo w tym roku okazało się, że biżuteria, czyli te najmniejsze prace, zostały docenione najszerzej i to właśnie one były nagradzane najczęściej, więc jak tutaj ktoś przyjdzie i zobaczy te prace, to przekona się, że studenci są bardzo twórczy, że studenci potrafią w niesamowity sposób myśleć i niesamowite rzeczy projektować. Witamy serdecznie wszystkich Państwa, witamy serdecznie w nowym roku. Życzymy pięknego nowego roku. I dziękuję wszystkim za przybycie. Wiemy, że studenci, co jest niesamowitą sprawą, mają problemy z dotarciem, ponieważ wyskoczyły bardzo, bardzo, bardzo ważne zajęcia związane z prawem autorskim. I mówię to pół żartem, ale nie do końca, bo to są rzeczywiście bardzo ważne zajęcia. Szkoda, że akurat dzisiaj i teraz. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich gości jeszcze raz, a szczególnie witam przedstawicieli miasta w osobie pana zastępcy dyrektora Urzędu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, pana Marcina Deryngowskiego. Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiaj oglądamy prace, które są pracami zwycięskimi z ostatniego konkursu Władysława Strzemińskiego Sztuki Projektowe. Projekt, tak. I na pewno więcej powie na ten temat pani dziekan, a najwięcej pewnie powiedzą państwo komisarze, którym bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo zrobienie wystawy z tak wielu różnorodnych prac jest zawsze przedsięwzięciem bardzo trudnym. Po raz kolejny się to udaje i tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem, który pierwszy raz widzę, że prace najdrobniejsze stają się jakby najcięższe w sensie takim ciężaru gatunkowego, bo tu te prace, głównie prace z zakresu biżuterii zostały nagrodzone i zdobyły Grand Prix. Ja miałem dzisiaj okazję przyjechać godzinę wcześniej. Niechcący przyjechałem godzinę wcześniej i absolutnie tego nie żałuję. Poczułem pierwszy raz, że mogę od długiego czasu, że mogę na spokojnie obejrzeć wystawę, wszystkiemu się dokładnie przyjrzeć i jeszcze raz podziwiać wspaniałe prace studenckie. Wszystkim studentom serdecznie gratuluję i oddaję głos pani dziekan. Szanowni Państwo, tak się składa, że 33. konkurs imienia Władysława Strzemińskiego Projekt to konkurs już naprawdę z bardzo dużą tradycją. A ta tradycja jest poniekąd związana też z moją drogą dydaktyczną, dlatego że bardzo wiele lat temu pierwsze moje poczucie ogromnej dumy z mojego studenta, a właściwie studentki, to właśnie konkurs Projekt i jedna z nagród, która została przyznana osobie, która w tej chwili jest dyrektorem Instytutu Biżuterii, więc jest mi bardzo, bardzo miło, że to tak się łączy też z moją drogą jako dydaktyka. W tym roku jestem jeszcze bardziej dumna, bo nie ukrywam, że to, co się stało, ta ilość biżuteryjnych nagród i ta doniosłość biżuteryjnych nagród jest dla mnie zaszczytem i honorem. Bardzo dziękuję wszystkim studentom za tak wspaniałą pracę.
również w głównej nagrodzie i panu, który tutaj Grand Prix uzyskał. Bardzo dziękuję i bardzo, bardzo gratuluję. Ale jestem dumna tak naprawdę nie tylko z biżuterii, bo zauważcie Państwo, że każda z dziedzin projektowych Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi dostała jakąś nagrodę. Każda zaznaczyła swoją obecność i każda z tych prac mówi rzeczy ważne, doniosłe i coś zmienia. Więc bardzo serdecznie wszystkim instytutom gratuluję. Życzę takiej dumy dla prowadzących, jaką ja teraz czuję. I mam nadzieję, że 33 to będzie i 66, już pewnie nie w moim wykonaniu. I może jeszcze więcej. I następne wspaniałe osoby będą dostawały naprawdę ważne nagrody. A konkurs to ogromna ilość pracy i bardzo dziękuję osobom, które włożyły w tą pracę. Dziękuję komisarzom, panu Przemysławowi Tomaszewskiemu i pani Małgorzacie Walaszczyk za sprawowanie pieczy i nad samym konkursem, i nad wystawą. Bardzo dziękuję działowi promocji za wiele i zdenerwowania, ale również wiele działań, które tutaj, bez których konkursów nie było. Bardzo dziękuję pani Małgosi Zawadzie za gościnę tutaj i myślę, że już trzeba przeczytać. Dziękuję bardzo. Jeszcze Iza. Jeszcze Izo, oczywiście. Tak, przepraszam, tak. Izo. Ale to my będziemy podziękowane, to jest takie szczególne. Szanowni Państwo, tytułem zakończenia, jako komisarze konkursu i kuratorzy wystaw będziemy zaszczyceni, jeśli nasze podziękowania przyjmą osoby, których praca i zaangażowanie były kluczowe w organizacji naszej imprezy i kluczowe dla jej, jak widzimy, ogromnego sukcesu. Zatem dziękujemy pani dyrektor Małgorzacie z Zawadzie. Dziękujemy panu Krzysztofowi Koryckiemu. Tak. Oraz pani Izabeli Kędzior. Brakuje wszystkim biżuteryjne prace. I jest to dla pani Izabeli, mamy specjalne koronowe wyróżnienie, ustanowione nieoficjalnie i samozwańczo przez kuratorów wystawy. Projektowe coraz większe uznanie zdobywają i ten konkurs to jest jeden tylko z elementów, który o tym świadczy. Rzeczywiście jest już tak, że i studenci, ale też ludzie z zewnątrz, może po tej liście sponsorów można było się przekonać, wiedzą, czują, że sztuka projektowa to jest coś, czemu warto się przyglądać i w co warto inwestować. Myślę, że tak, dlatego że ta sztuka jest najbliżej ludzi i łatwiej ją docenić, bo dotyka nas w życiu codziennym tak bezpośrednio. Łatwiej zauważyć piękny pierścionek od obrazu, który wisi nawet najwspanialszego, najdroższego, czy znakomicie zaprojektowany ubiór. Więc to, że sztuki projektowe nas otaczają, to sprzyja temu, że coraz bardziej są dostrzegane i doceniane zarówno przez projektantów, jak i przez sponsorów. Studenci, studentki chcą iść w to, że tak kolokwialnie powiem, rzeczywiście są zainteresowani, żeby w tym kierunku się kształcić, bo to ma przyszłość?
No mam nadzieję. Rekrutacja na to wskazuje, dlatego że rzeczywiście mamy chętnych i na pewno przyczyniają się do tego zmiany w programach, które robimy. Bardzo się staramy, żeby te zmiany były, żeby te programy były nowoczesne, żeby można było rzeczywiście po nich znaleźć, po studiach znaleźć pracę, odnaleźć się na rynku sztuki, żeby to nie było takie tylko projektowanie dla samego projektowania, tylko żeby to przynosiło też profity. Ale patrząc na to, jak chętnie działają, jak wspaniale są otwarci, jak dużo rzeczy chcą robić, jak chcą się uczyć, dowiadywać i naprawdę znakomicie się z nimi pracuje, to wydaje mi się, że to jest dobry kierunek dla nich. Pochylmy się trochę nad biżuterią, bo to jest takie maleństwo. Najmniejsza część wystawy, najmniej okazałaby się wydawało, a jednak bardzo uznana i jednak rzeczywiście widać, że w tej biżuterii dużo się dzieje, dużo jest pomysłów, dużo jest realizacji. To jest, nie wiem, taki nurt teraz jakiś się pojawił, że rzeczywiście jest zainteresowanie, jest taki wybuch kreatywności biżuteryjnej. Nie, to chyba nie jest kwestia ostatnich czasów. Biżuteria w łódzkiej szkole w Akademii Sztuk Pięknych istnieje już od 65 lat, więc bardzo długo. I wydaje mi się, że od początku mówimy ważne rzeczy i mówimy takim głosem niekoniecznie tylko sztuki dekorującej, ale sztuki mówiącej coś o świecie. Już osoba, która założyła biżuterię, czyli pierwsza pracownia biżuterii, czyli założona przez panią Lenę Kowalewicz-Wegner, mówiła, że biżuteria jest równie ważna jak rzeźba, jak malowanie obrazów i że podobnym językiem należy się wypowiadać w tej dziedzinie sztuki. Wydaje mi się, że to z tego wynika. To jest taka maleńka sztuka, którą można zawsze zabrać ze sobą, ale trzeba przekonywać do tego ludzi. Czy ludzie już są przekonani, ludzie już wiedzą, że biżuteria to nie jest coś tylko na szybko. Czasem to może być coś, co naprawdę tworzy wygląd, ale też tworzy przekaz. Wydaje mi się, że im więcej naszych studentów wchodzi w życie i pokazuje swoje prace, to tym bardziej większa jest świadomość wśród ludzi, no nie tylko naszych oczywiście, bo to są studenci wielu różnych uczelni, ale ta świadomość jest na pewno coraz większa i na pewno coraz bardziej zauważana jest praca projektanta przy biżuterii. Konkurs imienia Władysława Strzemińskiego, projekt, to jest konkurs, który pokazuje bardzo różne sztuki projektowe, bardzo różne oblicza tego, czym jest projekt, czym jest projektowanie w ogóle, jak studenci do tego podchodzą, jak to wszystko zebrać, jak to wszystko pokazać, jak do tego wszystkiego przekonać potem widzów, którzy przyjdą i powiedzą, no dobra, ale tu jest taki miszmasz. No to jest talent młodych ludzi przede wszystkim. My możemy tylko pomóc
studentom, którzy do nas przychodzą. To są głównie ich pomysły, ich poszukiwania, ich potrzeby, realizacja tego, co młodzi widzą. Więc dla nas to też jest nauka jako wykładowców, bo cały czas się od nich uczymy, podwyższamy swoje umiejętności, możliwości pomocy im przy realizacji bardzo, bardzo trudnych projektów. Tutaj możemy zobaczyć, jak to jest bardzo różnorodne, bo tutaj rzeczywiście, jak się wejdzie do tej galerii i się zobaczy, to trzeba sobie czasem poczytać, żeby wiedzieć, jak to rozumieć, jak w ogóle podchodzić do tych prac, bo rzeczywiście to projektowanie jest bardzo różnorodne. Tak, podejmuje bardzo różne tematyki. Ten konkurs jest jakby w Wydziale Sztuk Projektowych, ale my zawieramy w sobie mnóstwo instytutów. Dlatego jest ta różnorodność, bo jest Instytut Architektury, jest Instytut Wzornictwa, Projektowania Graficznego, Ubioru, Tkanin, więc biżuterii, co widzimy w tym roku, bo naprawdę biżuteria zgarnęła najwięcej nagród i bardzo, bardzo się cieszymy i gratulujemy. Co roku jest to konkurs bardzo ciekawy, bo zawsze są to nowe i podejmowane bardzo trudne tematy. Teraz bardzo trudne pytanie. Jak przekonać ludzi, którzy nie wiedzą, nie znają się do tego, że to projektowanie jest ważne, że to nie jest wszystko jedno, jak coś wygląda, że warto patrzeć na tych młodych ludzi, którzy tworzą, którzy mają świetne pomysły, warto się nimi interesować? Myślę, że sztuka jest ogólnie trudną rzeczą, więc dotarcie do ludzi właśnie ma tą wartość, że to są młodzi ludzie i wiedzą, jak, w jakim świecie żyjemy, jakie technologie, jakie problemy nas otaczają i dzięki studentom dajemy radę ogarnąć. Czyli co, młodzi ludzie z nowymi pomysłami, ze świeżymi pomysłami mają szansę przekonać wszystkich do tego, że projektowanie jest ważne. Tak, jak najbardziej.